Witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Przed Wami kolejny odcinek z serii kampanii Averlandzkiej, a naszymi bohaterami jest trzech mężczyzn. Imperialny łucznik Thorsten, wojownik z Norski Ultred oraz magister Kolegium Bursztynu Arthur. Nasi bohaterowie wrócili właśnie z Akendorfu, gdzie ochraniali pewien wóz. Wrócili niestety trochę na tarczy, dlatego że jeden z bohaterów nie przeżył tej wyprawy, mianowicie Ingvar, kapłan Ulryka. O tym, jak to się stało, możecie dowiedzieć się w poprzednim odcinku kampanii Averlandzkiej. Tymczasem bohaterowie dotarli do miasta Munzik, stolicy hrabstwa Munzik, i po przekroczeniu bramy w tłumie ludzi Thorsten dostrzegł znajomą twarz. Otóż dostrzegł Gottfrida, mężczyznę, z którym spędził sporo czasu w Grenzenstadt, tam się dobrze bawili, popijali razem, no i ogólnie można powiedzieć, że zaprzyjaźnili się. Thorsten zawołał Gottfrida, Gottfried podszedł, Thorsten przedstawił go pozostałym bohaterom, zaprosił do kompanii, powiedział, że ręczy za tego człowieka, że to jest wesoły człowiek, człowiek, na którym można polegać i warto, aby do ich drużyny dołączył. Pozostali bohaterowie zgodzili się na to, Ultred z pewną rezerwą, ale jednak zgodzili się na to. Następnie udali się do karczmy Gościnny Próg, aby tam pozostawić swoje rzeczy, po czym w trójkę, to znaczy Arthur, Ultred i Thorsten, udali się do baronessy, bo opowiedzieli o tym, co się zdarzyło w trakcie drogi do Akendorfu i z powrotem, natomiast Gottfried został w karczmie. Może w tym miejscu kilka słów o Gottfriedzie. Otóż Gottfried nazywa się Tier, jest Talabeklandczykiem, czyli pochodzi z Talabeklandu. Tam służył na dworze pana Gustawa Wiederbacha, dla którego był młodszym łowczym. Pan Gustaw miał syna, Henryka, który walczył w bitwie pod Sok z armiami chaosu. Niestety podczas tej bitwy został okrzyknięty zdrajcą przez swoich nieprzyjaciół, no i postanowił uchodzić z imperium i udał się do księstw granicznych, przyjmując nazwisko Schwarz. Wiederbachowie, z racji tego, że mieli dopuścić się zdrady, zostali pozbawieni większości swoich majątności. Pan Gustaw, a więc głowa rodu Wiederbachów, poprosił więc naszego Gottfrieda o to, aby udał się do księstw granicznych i tam odszukał Henryka i poprosił go, aby wrócił do imperium, ponieważ jest jedynym dziedzicem rodu Wiederbachów. I z tej też przyczyny Gottfried znalazł się w księstwach granicznych, konkretnie w hrabstwie Munzik, no i spotkał Thorstena. Zostawmy na razie Gottfrieda w karczmie. On na pewno będzie z tego zadowolony, ponieważ jest strasznym masuchem i jeżeli znajdzie karczmę, w której dobrze dają jeść, no to jest w stanie bardzo dużo za to zapłacić. I wróćmy do pozostałych bohaterów, którzy znajdują się w tej chwili u baronesy Elżbiety von Fusen, która do tej pory zlecała im różnego rodzaju zadania. Zdali relację baronesie o tym, w jaki sposób zginął kapłan Ulryka. Baronessa była tym zasmucona, ponieważ miała liczne plany związane z osobą kapłana Ulryka. Przydałby się jej taki człowiek w jej drużynie. No niemniej jednak kapłan zginął. Thorsten wówczas zapytał, czy nie chciałaby zatrudnić innego mężczyzny, mianowicie Gottfrieda, na którym można polegać. Baronessa warunkowo wyraziła zgodę, no ale powiedziała, że musi się sprawdzić, dopiero wtedy będzie w stanie go przyjąć na służbę. Jednocześnie poprosiła naszych bohaterów o wypełnienie bardzo ważnego dla niej zadania. Otóż powiedziała bohaterom, że od dłuższego czasu, z uwagi na jej działania, działania bohaterów, stała się osobą dość wpływową i znaczącą w hrabstwie Munzik, co napytało jej także różnego rodzaju wrogów. Jednym z jej przeciwników był pewien mężczyzna, który ciągle próbował krzyżować jej szyki i aby pozbyć się go z dworu władcy hrabstwa Munzik, baronessa postanowiła porwać tego człowieka i na jakiś czas go usunąć. Tak powiedziała bohaterom, w rzeczywistości zamierzała go porwać, przesłuchać i zabić. Ale o tym bohaterowie nie wiedzieli. Więc zdecydowała się porwać tego człowieka. Z uwagi na to, że bohaterów nie było na miejscu, zleciła to zadanie innej grupie poszukiwaczy przygód, w skład której wchodził pewien elf. Bohaterowie mieli okazję zobaczyć tych ludzi wcześniej, podczas jednej z przygód, ale nie weszli w żadne relacje z nimi. W każdym razie baronessa tym osobom zleciła porwanie tego człowieka, umieszczenie go w określonym domu i tam przetrzymanie przez jakiś czas. Ci mężczyźni wywiązali się z zadania, porwali tego człowieka, ale okazali się nielojalni wobec baronessy, ponieważ zażądali dużo większej kwoty niż się umówili za przekazanie tego człowieka, a jeżeli baronessa tej kwoty im nie zapłaci, to oni tego człowieka wypuszczą i jeszcze rozpowiedzą, kto stoi za jego porwaniem.
Baronessa, grając na zwłokę, powiedziała, że się zgodzi na ich warunki, ale musi zebrać odpowiednią kwotę pieniędzy. I w tym momencie rozpoczyna się zadanie dla bohaterów graczy. Otóż baronessa powiedziała im, aby odbili tego porwanego człowieka, przenieśli go do innego bezpiecznego domu, następnie wydali go baronessie, a tych szantażystów ukarali śmiercią. Oczywiście mieli także uprzątnąć ciała, aby Straż Miejska tutaj nie węszyła za bardzo, co takiego stało się z czterema osobami. Jednocześnie uspokoiła bohaterów, że ci czterej porywacze to nie są żadne ważne osoby, to nie są nawet obywatele Munzik, to są jacyś awanturnicy, poszukiwacze przygód, za którymi nikt nie będzie płakał po ich śmierci, no ale nie należy zostawić czterech ciał w tym domu, w którym ich zabiją, ponieważ no, siłą rzeczy i tak Straż Miejska musiałaby się zająć tym problemem. W sytuacji, w której znikną, a nie będzie ciał, nikt o tych ludzi nie będzie pytał. A zatem bohaterowie mieli odbić tego porwanego, oczywiście żywego, bo baronessa chciała go jeszcze przesłuchać, to po pierwsze, a po drugie zabić szantażystów i po trzecie uprzątnąć ciała. Mieli na wykonanie tego zadania zaledwie kilka dni, ponieważ baronessa nie mogła zbyt długo grać na zwłokę, mówiąc o tym, że zbiera cały czas te pieniądze dla tych szantażystów. Oni też nie byli głupi, baronessa wiedziała, że nie może w nieskończoność ich zwodzić. W związku z tym tylko kilka dni na wykonanie tego zadania, no i konieczny pośpiech. Thorsten od razu się zgodził, jako będący na bakier z prawem. Ultred w zasadzie także. Arturowi było wszystko jedno. W związku z powyższym bohaterowie podjęli się tego zadania za sowite wynagrodzenie i udali się do karczmy Gościnny Próg do Gottfrieda, aby wtajemniczyć go w to zadanie. Baronessa prosiła, aby nie mówili mu o wszystkich szczegółach. W związku z tym oni Gottfriedowi w karczmie powiedzieli tylko o tym, że pewien człowiek został porwany i trzeba go odbić, ukarać śmiercią. Gottfried, słysząc to, zgodził się na takie zadanie. Następnie bohaterowie zaczęli rozmyślać, jak doprowadzić do odbicia tego człowieka w sytuacji, w której no, nie chcą narobić za dużo hałasu, żeby Straż Miejska zaraz nie przyszła, żeby się inni postronni ludzie tym nie zainteresowali. Thorsten zaproponował użycie trucizny. Bardzo zdenerwowało to Ultreda, który powiedział, że to jest sposób tchórzy na załatwianie sprawy, że on nie będzie się tutaj żadnej trucizny stosował. A poza tym zaczął napastować Thorstena, że w ogóle jest tchórzem, bo nie tylko używa tchórzliwych sposobów, ale też w trakcie walki po drodze do Akendorfu nie bronił Ultreda, nie bronił kapłana Ulryka. Ultred miał do niego bardzo duże pretensje. Thorsten nie pozostawał dłużny, od słowa do słowa, bohaterowie gracze zaczęli się kłócić, gracze niestety także. Jeden wyciągnął broń, drugi wyciągnął broń, doszło do starcia, w trakcie którego Ultred dość poważnie zranił Thorstena. Nakazał mu rzucić broń, przestać atakować, bo go zabije. W tym momencie doszło no, właściwie do rozpadu drużyny, bo Thorsten schował swoją broń i wyszedł z karczmy i poszedł do baronessy. Ultred usiadł z powrotem na miejscu, no i widać było, że w tym momencie ci bohaterowie nie będą już ze sobą współpracować, w związku z czym no, wykonanie tego zadania stoi po pierwsze pod znakiem zapytania, no ale najważniejsze jest to, że zaczyna rozpadać się drużyna. Dla mistrza gry to zawsze jest duży kłopot. W tej sytuacji Thorsten udał się do baronessy, aby jej opowiedzieć, że on nie będzie w stanie wykonać tego zadania, ponieważ Ultred chciał go zabić. Baronessa wypytała się Thorstena, dlaczego tak się stało. Thorsten wówczas powiedział, że Ultred zarzuca mu tchórzostwo. Baronessa się wypytała, czy tak było rzeczywiście. No Thorsten powiedział, że faktycznie no, nie chce już walczyć, ma dosyć walki, dosyć przelewania krwi. Ta jego postawa związana jest z tym, że Thorsten cierpi na chorobę psychiczną depresję związaną z nadmiernym stosowaniem przemocy i rozlewem krwi. Tej choroby nabawił się na skutek zebrania odpowiedniej liczby punktów obłędu. Szczegółowo o tym możecie dowiedzieć się w 8 odcinku kampanii Awerlandzkiej, w jaki sposób Thorsten nabawił się tej choroby psychicznej. Baronessa zrozumiała, że coś jest nie tak z Thorstenem, więc poprosiła kapłankę Shalii, aby zbadała Thorstena. Kapłanka oczywiście dość szybko wykryła chorobę. Baronessa zapłaciła kapłance, a ta usunęła chorobę z Thorstena, a ten poczuł, jakby jakiś ciężar naraz spadł z jego barków i poczuł się znowu dawnym Thorstenem, tym Thorstenem, który nie waha się innej osobie wbić nóż w plecy, jeżeli tylko ta osoba ma odpowiednio wypchaną sakiewkę. Jednocześnie baronessa wezwała do siebie Ultreda, zapytała się go, dlaczego tak zareagował, dlaczego doszło do takiego starcia. Ultred przedstawił swój punkt widzenia. Następnie baronessa wyjaśniła mu, że zachowanie Thorstena było spowodowane chorobą, a nie złą wolą. No i w ten sposób, mediując pomiędzy dwoma bohaterami graczy, pojednała ich ze sobą i scementowała drużynę. A ja jako mistrz gry bardzo się napracowałem nad tym, żeby ta drużyna się nie rozpadła.
Fabularnie było to uzasadnione ze strony baronesy, dlatego że jej bardzo zależało na odzyskaniu tego uwięzionego człowieka, a więc bardzo zależało jej na wykonaniu tego zadania, a nie miała nikogo innego, komu mogłaby zaufać i powierzyć wykonanie tego zadania. Jednocześnie była wściekła na tych porywaczy szantażystów, że w taki sposób ją szachowali i nie chciała z nimi dłużej współpracować. Skoro drużyna została scementowana, bohaterowie przystąpili do rozważania, w jaki sposób odzyskać tego porwanego człowieka. Baronessa wskazała im miejsce, w którym jest on przetrzymywany i pokrótce opisała wygląd tych porywaczy szantażystów. Bohaterowie udali się do karczmy znajdującej się naprzeciwko tego domu porywaczy, no i zaczęli ten dom obserwować i snuć plany co dalej. Wiedzieli, że muszą wynająć jakiś dom, do którego później przeniosą tego porwanego człowieka i z którego to domu baronessa go odbierze. Oglądając ten dom z zewnątrz, w którym siedzieli porywacze, jeden z bohaterów graczy zwrócił się do karczmarza z zapytaniem, czy nie znajduje się gdzieś tu w pobliżu jakiś dom na wynajęcie. Karczmarz powiedział, że da im odpowiedź następnego dnia rano. Następnego dnia rano karczmarz wręczył im klucz za odpowiednią opłatą i wysłał swojego chłopaka, aby pokazał bohaterom graczy, gdzie znajduje się dom, który mogą wynająć. Bohaterowie do tego domu się udali, otworzyli drzwi kluczem, ale co się okazało? Okazało się, że ten klucz nie bardzo pasuje do tych drzwi. Ostatecznie udało się ten zamek otworzyć, ale z trudem. Gottfried wówczas pomyślał, że no, to niedobrze, jeżeli tak się dzieje, ponieważ być może będą musieli uciekać z tym porwanym człowiekiem, biegiem wpaść do tego domu i się zabarykadować, a w sytuacji, w której nie będą mogli łatwo otworzyć drzwi, no, mogą zostać dopadnięci przez jakichś wrogów. W związku z tym zlecił ślusarzowi naprawę tego zamka. Ślusarz poinformował bohaterów graczy, że z zamkiem jest wszystko w porządku, natomiast z kluczem jest nie w porządku, ponieważ tak naprawdę nie jest to klucz, tylko wytrych. Ślusarz wymienił im zamek na sprawny i dał im do tego zamka klucz. Natomiast bohaterowie zostali tutaj z zagadką. Co teraz? Co ten karczmarz za dom im wynajął? Czy w ogóle ma prawo do tego domu, skoro otwiera się drzwi wytrychem? Czy tu ktoś się naraz nie pojawi? Czy to nie jest jakaś kryjówka jakiejś szajki miejscowej? No ja im specjalnie tą zagwozdkę taką dałem, aby budować to napięcie w trakcie całej tej przygody. I tą niepewność. Nie miałem tutaj żadnych złych intencji w stosunku do bohaterów graczy, ale chciałem ich troszeczkę tak trzymać w czujności, trzymać w napięciu, w niepewności. No i myślę, że mi się to udało. Generalnie następnie bohaterowie zaczęli zastanawiać się, jak mają do tego domu się dostać. Artur postanowił dokonać zwiadu. W tym celu, jako magister, zamienił się w kruka i poleciał do tego domu, po czym wleciał do domu porywaczy przez jedno z okien. Porywacze byli kompletnie zaskoczeni. Wśród tych porywaczy był rzeczywiście elf. Patrzyli na tego kruka. On chwilę latał po pomieszczeniu i wyleciał. To zdarzenie trochę ich zaniepokoiło. Mógł to być jakiś przypadek, ale nie wiedzieli ci porywacze za bardzo, jak do tego podejść. No nie spodziewali się żadnego magicznego podstępu. Natomiast no, z drugiej strony ptak może jakąś wiadomość dla nich miał, tylko nie zdążyli go złapać. No, nie bardzo wiedzieli, jak do tego podejść. W każdym bądź razie w jakiś sposób zwiększyło to ich czujność. Była to samodzielna akcja Artura, za którą dostał po głowie od pozostałych bohaterów graczy. Wprawdzie z jednej strony byli zadowoleni z tego, że on rozpoznał, że w tym domu znajdują się dwie izby, że są tam okna, że jest czterech mężczyzn rzeczywiście, że nie są uzbrojeni w ciężkie pancerze. No, ważne informacje im przekazał. Natomiast sposób przeprowadzenia tej akcji wydawał im się zbyt pochopny. No i zwłaszcza w sytuacji, w której Artur powiedział, że tam był elf, a elfy mają czasami zdolność wykrywania magii, więc jeżeli akurat wykrywał magię, no to zobaczył, że on w postaci kruka był magiczny, a zatem, że coś się dzieje, więc w jakiś sposób zostaną zaalarmowani. No pozostali bohaterowie graczy, no już cóż, no musieli się z tym pogodzić, z tą całą sytuacją, no ale do końca nie byli z niej zadowoleni. Ostatecznie po długich, długich namysłach, właściwie to chyba całą sesję zajęło namyślanie im się, bo zadanie, jakie im dałem, było zadaniem otwartym. Wiedzieli, co mają zrobić, ale ja im absolutnie nie powiedziałem, jak mają zrobić. Ja jako mistrz gry tylko stawiałem się w pozycji tych porywaczy i baronessy i reagowałem odpowiednio do zachowania bohaterów graczy. To oni mieli, właściwie gracze, mieli wymyślić, w jaki sposób wykonać to zadanie. I po sesji zresztą muszę przyznać, że powiedzieli mi, że zadanie było dla nich bardzo trudne. Zwłaszcza, że musieli zachować bardzo dużą ostrożność, a wiedzieli, że ja z racji mojej osobowości każdy najmniejszy błąd natychmiast wykorzystam przeciwko nim. A zatem musieli być bardzo czujni, stąd też naprawdę dużo, dużo czasu poświęcili na planowanie. No i cóż, zaplanowali, że wynajmą dom, co też zrobili, kolejny, ale tym razem dom znajdujący się
w takim miejscu, z którego mogli od tyłu dostać się do domu porywaczy przez ogrody. Był to dom, którego ogród wychodził na stronę ogrodu porywaczy, ponieważ postanowili tym ogrodem dostać się do drzwi tylnych od tego domostwa, no i tamtędy wejść do tego domu i zaatakować przeciwników. Nie wykorzystali komina, który był w tym budynku porywaczy, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałem, że Artur na przykład zewni się w kruka i wleci tym kominem do tego pomieszczenia i na przykład cicho otworzy im drzwi od środka. No ale na taki pomysł albo nie wpadli, albo stwierdzili, że jest zbyt ryzykowny. Już nie pamiętam, może myśleli, że tam jest jakaś krata w kominie, no ale tego nawet nie sprawdzili. Nie było kraty. Można było tą drogą dostać się do tego domu. No jednak takiego sposobu nie wybrali. Wybrali inny sposób. Następnie poprosili Artura, aby przyniósł ich ekwipunek do tego domu, który wynajęli, bo musicie wiedzieć, że w mieście Munzik nie wolno chodzić w pancerzach, które są metalowe, a z uzbrojenia można przy sobie posiadać tylko sztylet i puklerz. Całą resztę broni, całe metalowe opancerzenie należy zostawić w przechowalni na bramie. Nasi bohaterowie nie chcieli z tymi przeciwnikami swoimi ścierać się na takich samych warunkach. Chcieli mieć jakąś przewagę, bo wiedzieli, że przewaga zaskoczenia może nie wypalić. Mechanika systemu, w który gramy w świecie Warhammera, jest inna niż mechanika Warhammera. Ta mechanika, w którą gramy, zakłada, że postać z porządnym pancerzem ma ogromną przewagę nad postacią bez pancerza, a zatem bohaterowie chcieli mieć te pancerze. Postanowili je zatem przemycić do miasta. Zrobili to w ten sposób, że Artur zamienił się w kruka, poleciał na bramę, odebrał pancerz jednego z nich, wyszedł za bramę miejską, zamienił się w kruka, a w kruka przemienił się z całym swoim ekwipunkiem. Następnie wleciał z powrotem do miasta, do domu, w którym bohaterowie przebywali, zamienił się w człowieka, oddał im ekwipunek, poleciał po kolejny i tak dalej. I w ten sposób przyniósł całe uzbrojenie i opancerzenie bohaterów. Bohaterowie z tego domu, który wynajęli, a którego ogród znajdował się niedaleko ogrodu domu porywaczy, przez jedną noc obserwowali, co robią porywacze, czy wychodzą w ogóle do ogrodu. Zauważyli, że od czasu do czasu wychodzą i wchodzą do takiej drewutni, która stała na terenie ogrodu domu porywaczy. Zastanawiali się, czy przypadkiem w tej drewutni nie przetrzymują tego porwanego człowieka. No, musieli to w jakiś sposób zbadać. Kolejnej nocy uzbrojeni zakradli się do ogrodu. Następnie jeden z nich sprawdził tą drewutnię, okazało się, że tam jest tylko wychodek, nie ma tam nikogo. No więc postanowili włamać się kuchennymi drzwiami do budynku porywaczy. Działo się to wszystko, jak przypominam, nocą. Thorsten za pomocą łomu starał się wyłamać drzwi kuchenne. Niestety nie szło mu najlepiej, narobił trochę hałasu, zbudził tych porywaczy, którzy zrozumieli, że ktoś próbuje wejść do tego domu. Skojarzyli to z wcześniejszą sytuacją, w której wleciał kruk. Elf zrozumiał, który był ich dowódcą, zrozumiał, że coś jest nie tak, więc szybko chwycili za broń i ustawili się w kuchni, gotowi do odparcia ataku. W pewnym momencie Thorsten otworzył łomem drzwi. Bohaterowie i ich przeciwnicy się zobaczyli. Jeden z przeciwników wystrzelił z pistoletu w kierunku bohaterów graczy, ale nie trafił, bo się też trafił słabo. I był to pistolet z czymś w rodzaju tłumika, ponieważ odgłos strzału był dość cichy. Na to zareagował Gottfried, który ze swojej rusznicy strzelił do jednego z przeciwników, trafiając go, narobił strasznego hałasu. Ultret wpadł do środka. No i zaczęła się walka, ale walka trwała bardzo krótko. Walka trwała zaledwie chyba kilka rund, ponieważ bohaterowie w tych zbrojach mieli naprawdę dużą przewagę nad porywaczami, więc szybko ich pozabijali. Oczywiście na dźwięk strzału zaczęli budzić się mieszkańcy sąsiednich budynków. Zaczęły się otwierać okiennice. Nasi bohaterowie tymczasem szybko przeszukali to domostwo, odkryli klapę w kuchni, otworzyli klapę, zobaczyli, że tam jest piwnica, poświecili, zobaczyli, że jest tam jakiś człowiek związany z zakneblowany, więc go chwycili i wynieśli do kuchni. W tym momencie Thorsten, Arthur i Ultred zorientowali się, że tym człowiekiem jest Mortimer Papke, sekretarz imperialnego posła rezydującego w Munzig, który wcześniej przyszedł im z pomocą w sytuacji, w której bohaterowie walczyli ze zwierzoludźmi. O tym możecie dowiedzieć się bodajże w 7. odcinku kampanii Averlandzkiej. Bohaterowie byli zaskoczeni, Mortimer Papke także. Nie mógł się odezwać, bo był zakneblowany i związany. Bohaterowie widzieli, że nie mają za dużo czasu. Chwycili jeden z mieczy przeciwników, który Artur wykrył, że jest magiczny. Zabrali też ten pistolet z czymś w rodzaju tłumika. Wybiegli przez frontowe drzwi razem z tym porwanym człowiekiem, którego nazywali
zwierzyną, ponieważ Gottfried był łowczym i uważał, że to jest zwierzyna, którą muszą zdobyć. No więc zaczęli uciekać główną ulicą, tam odprowadzały ich wzroki ciekawskich mieszkańców. Oni szybko wybiegli. W sumie trwało to może minutę, więc ta cała walka razem z, czy dwie może minuty, cała walka z przeszukiwaniem domu, więc Straż Miejska nie zdążyła jeszcze zareagować. Bohaterowie uciekli do tego wynajętego domu, w którym już był naprawiony zamek i tam się ukryli. Niestety, w ferworze emocji i walki zapomnieli usunąć ciała tych porywaczy, które pozostały w tym domu. Kiedy dobiegli do bezpiecznego domu, odkneblowali Mortimera Papkę i rozwiązali go. Ten się strasznie ucieszył, podziękował bohaterom graczy za to, że go uwolnili. Powiedział, że bardzo się cieszy z tego powodu, że miło mu znowu się z nimi spotkać i razem współpracować. Że przypomina, że nazywa się Mortimer Papke, że jest sekretarzem imperialnego posła w Munzik. Posła, który przecież reprezentuje imperium na tym terenie. No i powiedział, że wie, kto go porwał, że wie, że zrobiła to baronessa von Fusen, która stoi na czele stowarzyszenia Wolny Averland. Stowarzyszenia, które zamierza odłączyć Averland od imperium, a tutaj, w hrabstwie Munzik, zadaniem baronesy jest przekonanie władcy hrabstwa Munzik do tego, że w momencie, kiedy Averland ogłosi niepodległość, to hrabstwo Munzik uzna tą niepodległość i będzie współpracowało z Averlandem jako niezależnym państwem, a zatem na arenie międzynarodowej pojawi się podmiot, hrabstwo Munzik, które uzna niepodległość Averlandu, co ma przecież niebagatelne znaczenie dla każdego kraju, który próbuje wybić się na niepodległość, żeby ktoś uznał niepodległość tego kraju. To było bardzo ważne i sekretarz imperialnego posła o tym wiedział. Sam imperialny poseł w Munzik był szlachcicem, był bawidankiem, był człowiekiem towarzyskim, wesołym, lubianym, ale nie miał głowy do dyplomacji, nie po to on zresztą przebywał na tym dworze. Od dyplomacji on miał swoich ludzi i tym najważniejszym człowiekiem był właśnie Mortimer Papke, czyli ten sekretarz imperialnego posła, który znał wszystkie intrygi, który przeciwdziałał zamierzeniom baronesy Elżbiety von Fusen. I dlatego też ona go porwała, bo wiedziała, że to on za tym wszystkim stoi i kiedy się go pozbędzie, to sam imperialny poseł niewiele zdziała, bo nie jest zbyt rozgarniętym człowiekiem. Po prostu jest szlachcicem. A zatem Mortimer Papke powiedział to, co powiedział bohaterom. Powiedział, że muszą dopaść baronesę Elżbietę von Fusen. Nasi bohaterowie po raz pierwszy wtedy usłyszeli o tym, czym tak naprawdę zajmuje się baronessa, bo przecież do tej pory wiedzieli jedynie, że niby reprezentuje jakąś grupę kupców z Averlandu, którzy mają tu jakieś swoje interesy i ona stara się zapewnić im pomyślność w tych interesach i jakieś tam dobre warunki na cłach, cenach towarów i tak dalej. Tymczasem dowiedzieli się, że prawdziwym celem działania baronessy było odłączenie Averlandu od Imperium, a więc tak naprawdę zdrada Imperium. Gottfried od razu to zrozumiał. No i bohaterowie zaczęli się zastanawiać, co w tej sytuacji mają zrobić. Mortimer Papke żądał zawiadomienia natychmiast straży, zawiadomienia wojska i zdobycia domu baronessy. No, Tredowi nie bardzo się to podobało, więc go zakneblował, związał i wrzucił do piwnicy, która znajdowała się w tym domu. I na spokojnie bohaterowie zaczęli zastanawiać się, co mają dalej zrobić. Ultred jako Norseman, a więc nie obywatel Imperium, miał w nosie to, czy Averland będzie wolnym państwem, czy nie. On miał zaufanie do baronessy, do tej pory ich nigdy nie wystawiła do wiatru, dobrze im płaciła, traktowała ich z szacunkiem, więc Ultred chciał realizować dalej cele baronessy. Thorsten, jako osobnik jak zwykle na bakier z prawem, również nie widział przeciwwskazań do tego, aby dalej popierać sprawę baronessy. Arturowi to było wszystko jedno. Jedynie Gottfried miał poważne obiekcje, bo wiedział, że w takiej sytuacji zostaną uznani za zdrajców Imperium i jeżeli w Imperium będą ich listy gończe, no to kiedy trafią do Imperium, no to zostaną po prostu ścięci. W najlepszym wypadku. Więc trochę oponował, no ale i on ostatecznie przystał na to rozwiązanie. W tej sytuacji bohaterowie graczy wysłali Thorstena i Artura do baronessy, aby opowiedzieć im o tym, że zadanie zostało wykonane. Ci dotarli do baronessy, opowiedzieli o tym, co się stało. Baronessa wysłuchała ich z uwagą i zapytała się od razu, co zrobili z ciałami tych porywaczy. No tutaj bohaterowie sobie wtedy przypomnieli, że zapomnieli uporać się z tymi ciałami, więc powiedzieli, że no nic nie zrobili. Baronessa się tym zasmuciła, chociaż nie okazała tego po sobie, bo wiedziała, że straż zacznie interesować się tym, co się tam stało i może znaleźć jakichś świadków, którzy widzieli, jak bohaterowie uciekali razem z jakimś mężczyzną. Może to skojarzyć z faktem zaginięcia od kilku dni sekretarza imperialnego posła. Imperialny poseł intensywnie naciskał na władze miejskie Munzik, aby jak najszybciej odnalazły tych porywaczy. No bo ten imperialny, bo ten sekretarz był dla niego bardzo, bardzo ważny. Bez niego właściwie no, nie potrafił na dobrą sprawę działać.
potrafił tylko reprezentować imperium na dworze, ale faktycznych działań nie potrafił podjąć, nie był odpowiednio do tego przygotowany, przeszkolony, no i na tyle rozgarnięty i mądry. Dlatego baronesa wiedziała, że to może być duży problem. Podziękowała oczywiście bohaterom za to, że przeniesie tego człowieka i zapytała się, czy z nim rozmawiali. No cóż, bohaterowie przyznali, że rozmawiali, no to baronesa zapytała się, co im powiedział. No, bohaterowie wspomnieli o tym, że no, podobno baronesa reprezentuje Stowarzyszenie Wolny Averland, że chce odłączyć tą prowincję od Imperium. Baronesa zapytała się, jak oni się z tym czują, co oni na ten temat myślą. No, bohaterowie powiedzieli, że no, w zasadzie jest im wszystko jedno. W takim razie baronesa powiedziała, bardzo dobrze, wróćcie do tego domu, w którym przebywacie, wskażecie ten dom mojej służce, a ja następnego dnia rano odbiorę od was tą, jak to nazywacie, zwierzynę. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. W kolejnym odcinku, ostatnim odcinku kampanii Averlandzkiej, dowiecie się, jak dalej potoczyły się losy baronesy i bohaterów. Ja już teraz zachęcam was do oglądania, ale jednocześnie muszę wam powiedzieć, że przez najbliższe 2 tygodnie nie będę umieszczał żadnego filmu na moim kanale, ponieważ wyjeżdżam na zasłużony urlop i nie będę miał czasu nagrać żadnego filmu, a po powrocie nagram kolejny odcinek z serii Jak zostać mistrzem gry, a dopiero po kolejnym tygodniu finałowy odcinek kampanii Averlandzkiej. Zachęcam was do oglądania moich filmów, zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania filmów, jeżeli wam się podobają. No i do zobaczenia w kolejnym z odcinków Kuźni Mistrzów Gry.